Dobra, pora wstawać, bo dzisiaj ciężki dzień. Najpierw sparingi, a później jeszcze cięższe zadanie, bo trzeba wytypować w kartę Fame 13. A jak to zrobić? No właśnie. Swoją drogą, kto by pomyślał, że w Fejmie zawalczę ja, zawalczy Wrzosek, zawalczy Norman, który znów tam będzie i będzie miał walkę wieczoru i tu uwaga, z Popkiem, pewnie oczywiście już o tym wiecie, ale no muszę o tym wspomnieć po raz kolejny, bo przecież to są normalnie jaja. No i nie wiadomo, kogo jeszcze tam w przyszłości zobaczymy. No i kto by pomyślał również o tym, że będą organizować oni największe eventy w Polsce i sprzedawali tą przeogromnie, ogromną, okrutnie wielką ilość pay-per-view, którą sprzedają. No niemożliwe. Czy to dobrze, czy to źle? Nieważne. Już lepiej się na tym nie skupiać. Ktoś powie, że popierdolone czasy. Ja w sumie też tak mówiłem. A tak naprawdę po przeanalizowaniu tego głębiej, to tak naprawdę popierdolone czasy to były zawsze, raz bardziej, raz mniej. Chociażby przypomnijmy sobie Koloseum, gdzie napieprzały się, kurde, zwierzęta z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Także jak we wszystkim, wszystko zatacza takie kółeczko. No ale dobra, tak jak powiedziałem, ja nie o tym dzisiaj, to był tylko taki wstęp. A teraz jadę na trening, także pozwólcie, że jeszcze pójdę się skatować i po skatowaniu obstawię swoje typy. Albo w sumie wykorzystam to, że stoję tutaj w korku i już mogę powiedzieć więcej. Generalnie skontaktowałem się z dwoma kumplami, którzy pomogli mi tutaj w typowaniu, bo jak wiecie, no łatwiej mi idzie obstawianie UFC, KSW czy jakichś innych organizacji, nie freak fightowych, tylko wiadomo MMA. No na freak fightach się tak dobrze nie znam, także potrzebowałem pomocy. Pierwsza walka, którą tutaj pomogli mi obstawić, to jest Ferrari z Polakiem. Na Ferrariego wtedy było, uwaga, sobie to muszę przeczytać, na 2,10, na Polaka 1,60. No i zgodnie tutaj z bookmacherami również się zgodził mój ziomek i obstawiamy Polaka. Kolejna walka to Patrykos, na którego jest 1,18, kontra Kuba Post, na którego jest aż 4. Także zdecydowanym faworytem jest Patrykos i również tutaj zgadza się mój ziomek z bookmacherami i stawiamy na Patrykosa. A zanim kolejną walkę obstawimy, to szybkie ogłoszenie. Jeżeli jeszcze nie macie konta w BetClick, to podczas rejestracji konta wpiszcie kod, ale uwaga, nowy kod, kod Borys, a uzyskacie cashback do 200 zł w formie freebetu. Pewnie myślicie, że poprzednia oferta była lepsza, bo cashback był do 550, ale nic bardziej mylnego. Freebet do 200 zł nie ma żadnych warunków obrotu, ale żeby się dowiedzieć więcej, to najlepiej przeczytać regulamin, a sami się o tym przekonacie. Także wskakujcie, na dole w opisie macie wszystkie linki, wszystkiego, żeby się dowiedzieć i tam sobie o wszystkim się dowiecie tam. Kolejna walka, Rafał Górniak versus Mariusz Hejter Słoński. Faworytem jest Rafał Górniak i tak byśmy pewnie zawierzyli BetClickowi, ale tym razem nie posłucham BetClicka, ani nie posłucham nikogo innego, bo nikt mi w tym nie pomógł, tylko rozwiążę ten pojedynek inaczej. A jak? No to patrzcie. No, zupełnie bez planu, jest Mateusz. Sparingi na 18, Borys, szybko. Mamy sparingi już, mocno. Tylko teraz co mamy? Aha, Rafał Górniak versus Mariusz Hejter Słoński. Jesteś Rafał Górniak, faworyt 1,40, to niech będzie. Jesteś faworyt Rafał Górniak, ja jestem Mariusz Hejter Słoński. Daj chłopie kamień, rzucę. Ja jestem hejter, dobra. Do jednego na szybko. Ja nie? Ten drugi, tak? No. Dobra. Cześć, bo widać wasze łapy? No, widać, widać, widać. 3, 2, 1, nie, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.
Wygrałem. Wygrałem. Aj, dobra, no to Mariusz Hejter, obstawiam ciebie. Jestem w drodze do Smoka i co, i wykorzystuję jeszcze kolejną osobę, co spotkałem. Kamer. Najmniejszy w życiu. Weź kamerę. Proszę bardzo. Dobra, Tomaj, chodź. Jesteś Sergiusz Mitrogórski, na którego jest 1,48. Ja jestem Paweł Unboxal Smok Walski, jeżeli dobrze zapisałem. I na którego jest 2,35. Uwaga, czyli ja jestem Paweł, jestem Sergiusz, gram z brakami nożyce. Na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Znów wygrałem. Znów wygrałem. No to do trzech. Bo bardzo szukuję. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, wygrał jeden, Tomaj, jeden, wygrał jeden, Tomaj, dobra, 1-1. Zejście w nogi, Tomaj. Zejście w nogi. Raz, dwa, trzy. Prawy sierp, kurwa, wygrał Tomaj. Dobrze. Raz, dwa, trzy. Ej, co jest? 2-2. Jak? Musiało być 2-1, jak było 2-2 w końcu. Panowie, może się przerwać. 3-2 dla mnie, czyli ja wygrywam, czyli Unboxal. Obstawiamy ciebie, mimo że nie jesteś faworytem. Dobra, cześć. Dobra, po sparingach i teraz ostatnia walka, której wyników nie znam. Raju, Kuba, Kuba, masz, wyjdź, nagraj. Raju, chodź. Raju, Raju jest Jakubem Jabczanem, Jakubowiczem. Ja jestem Jabczanem? Tak. 1,90, a ja jestem Robertem Sutonator Pasu. Chyba dobrze czytam. Dobra. Na 3-4 wygrać. Raz, 2-3 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 Był w tym samym momencie na sali, kiedy ja byłem. No niestety nie zwróciłem uwagi do końca na to, jak trenuję, ale specjalnie zadzwoniłem do Bomby, Marcin Bandel, pozdrawiamy, dowiedzieć się, jak to wygląda. I Bomba powiedział mi tak, jeśli zagra głowa, wygra Arab. No i mało tego, Beltik również nam mówi, że raczej powinien wygrać właśnie Arab, także obstawiamy Araba. I następna walka. Linky Master kontra Karolina Way of Blondie. I tutaj specjalnie odezwałem się do, znaczy może nie odezwałem się do, tylko poprosiłem Isamu, żeby dał mi jeden typ na walkę. No i on mi tutaj pomógł. Ale zanim powiem, co powiedział Isamu, pozwólcie, że po prostu pojadę do chaty. Wpakowałem żelka do gęby. Nie mogę go ujeść. Dobra. No więc i samo. Tak jak obstawia również Betclick, mówi, iż wygra Linky Master. Dodatkowo powiedział, że wygra w drugiej rundzie przez TKO. Aż tak może nie pójdę. Może dodatkowo nagram jeszcze filmik na Instagram. Znaczy filmik na Instagram. Zatypuję i puszczę na Instagram. I może wtedy faktycznie postawię, tak jak powiedział dokładnie Isamu. Tymczasem po prostu obstawiam, że wygra Linky Master. No i zostały nam jeszcze dwie walki. Malczyński, na którego jest 1,38 i Paweł Pancek-Sikora, na którego jest 2,65. Stawiamy na Malczyńskiego. No i już ostatnia walka, main event. Tego pewnie jesteście ciekaw. Norman Barke, na którego jest 1,30. No i Popek 3-0-0. Kurde, myślałem, że tutaj ktoś się mniej jednak zna i z racji tego, że Popek jest po prostu wielki, ciężki, no to będzie bardziej wyrównany, powiedzmy, ten kurs, ale nie. No i również tutaj myślę, że mimo wszystko, mimo tego, że Popek jest większy, cięższy i w ogóle, no to jednak Norman, no, tak by nie było. Norman to Norman. Norman jest mocny. Mamy to. Ile mamy do wygrania? Sporo. Ale będzie ciężko. Myślę, że tutaj, żeby
dało to radę, żeby te wszystkie walki przeszły. No takie kupony są dosyć ciężkawe. Dlatego wysyłam dzisiaj taki. A jutro myślę właśnie, że wytypuję może 3-4 walki, takie właśnie pewniaki. Jutro zobaczycie, które to będą walki, a zobaczycie to na Instagramie. No i już na sam koniec. Pamiętajcie, na BetClick na pewno znajdziecie coś dla siebie. Jeżeli już zaczęliście wcześniej obstawiać, to doskonale wiecie, że ogląda się to znacznie lepiej. No i dodatkowo, wiadomo, może wpaść jakiś hajs. No i pamiętajcie również, że żeby pamiętać o kodzie Borys, o którym wspominałem wcześniej. Pamiętajcie, że jeżeli zakład okaże się przegrany, dawam free bet do 200 zł. Tak, bez warunków obrotu, także na pewno warto skorzystać. Zresztą powtórzę się po raz kolejny. Wszystko macie na dole w opisie. Pamiętajcie, że zakłady są legalne tylko dla osób pełnoletnich. Nieodpowiedzialna gra prowadzi do uzależnień, a tego nie chcemy. Chcemy się po prostu bawić, nie? Dobra, wszystko mamy. Ja idę dalej wcinać żelka i idę spać, bo zajechany jestem. Yo.